Hej ławica, odkąd pamiętam, chciałem obłowić taką małą zatokę na moim dużym zbiorniku zaporowym, który mam przy samym nosie. I dzisiaj zabrałem okoniówkę i tak też zrobimy. Bellyboat za mną, mieści się w samochodzie, jakoś myślę, że dorwiemy parę okoni. Myślę, że złowimy coś, bo ta zatoczka naprawdę słynie z dobrej renomy. Trafiają się duże szczupaki, liczne grube okonie, więc spróbuję. Nigdy tutaj nie łowiłem tak naprawdę. Pompuję bellyboata, mam mało czasu, bo jest godzina 18:30, a tak naprawdę robi się już ciemno o 21:30, więc są 3 godziny, a jeszcze muszę napompować tego bellyboata. Biorę się za pompowanie, jeszcze tylko dodam, że nie mam dipera ze sobą, więc nie będę nawet sądował, jak to za starych lat, jak to nasi pradziadowie łowili. A teraz oglądajcie odcinek, pamiętajcie, że codziennie odcinki o 18:00. O, bolenik. Akurat się chlapnął, jak włączyłem kamerę. Ryby wykazują życie, a co to będzie dalej? Mam bellyboata już naszykowanego, 15 minut mi to mniej więcej zajęło, więc naprawdę spoko, szybko się uwinąłem czasowo. Bez dipera, czyli dzisiaj w monitorek się nie będę patrzył. O, jeszcze wędki zapomniałem. Cholera, już płetwy założyłem. No nic, trzeba będzie iść jak kaczor Donald. Zaczynamy. Mam City Linera. To jest wersja Perth Spin 1,98 m od 2,5 gramów do 7. Potestujemy trochę ten kijek, bo póki co wyjechało na niego dosłownie kilka rybek. Jest. Pierwszy. Na Kubi Lures. Imitacja okonia. Nie będzie potworem, ale przyjemny po takim długim czasie. O, większy. I to może być szczupak. O, będzie duża ryba. Ciekawe co to. A, silny. Obetnie czy nieobetnie? W ogóle dobry test na City Liner. Jaki silny. Ech,
silna ryba, bardzo, bardzo silna. Z drugiej strony jeszcze nie wiem, jaką mam noc. No to pojeździł trochę na tym City Linerku, przetestowany.